Hej wszystkim, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak możecie zauważyć, na moim kanale głównie dominuje kolorówka i makijaże, jakieś testy kosmetyków kolorowych, natomiast pielęgnacja też musi być, oczywiście też ją stosuję, więc chciałabym Wam opowiedzieć od czasu do czasu, co takiego nowego u mnie. U mnie ta rotacja jest bardzo powolna, ponieważ ja używam jednego kosmetyku przez długi czas. Moja pielęgnacja też jest dosyć taka uboga, mogłabym nawet powiedzieć, po prostu prosta i nie używam dużej ilości kosmetyków, więc dzisiaj Wam opowiem troszkę o kosmetykach do twarzy, jakich ostatnio używam, troszkę o włosach, ponieważ od Was dostaję dosyć dużo komentarzy na temat moich włosów, więc trochę opowiem o pielęgnacji. No i tak bonusowo będzie jeszcze zapach, według mnie bardzo fajny, jesienny, więc bez przedłużania zaczynamy i zacznę szybko od pielęgnacji twarzy, ponieważ cały czas używam jeszcze tych kosmetyków z Orientany, ponieważ lubię je i one bardzo fajnie u mnie działają, szczególnie pilnik enzymatyczny, który już omawiałam w poprzednim filmie właśnie tego typu. Natomiast jakiś czas temu pojawił się u mnie taki krem z Eveline. To jest multinawilżający krem do twarzy, wegański i on jeszcze jest, z tego co wiem, dosyć naturalny, ponieważ zawiera 95% składników pochodzenia naturalnego. I powiem Wam, że troszkę się go bałam, bo myślałam, że będzie taki gęsty, tłusty i taki bardzo treściwy. I rzeczywiście treściwy i gęsty jest. Natomiast on nie jest jakiś bardzo tłusty. Tutaj może zobaczycie troszkę jego konsystencji. Pokażę Wam na palcu, że on jest taki, no wcale nie aż taki leciutki. Natomiast jest bardzo wydajny, fajnie się rozprowadza. Nie jest taki bardzo tępy na skórze. I muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że on jest dosyć matowy. Ponieważ on się wchłania do zera. Nie zostawia takiej nieprzyjemnej, tłustej powłoki, której cera tłusta bardzo nie lubi. Więc używam go sobie od jakiegoś czasu. Nie zauważyłam, żeby jakoś mnie zapychał, ale też go używam od niedawna. Natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę, że te kremy są naprawdę w porządku, przynajmniej ten, który ja mam. Nadaje się i na dzień pod makijaż, i na noc po prostu jako taka pielęgnacja wykańczająca. Chociaż jeżeli potrzebujecie takiego natłuszczenia, może nie tyle co nawilżenia, tylko takiego typowego natłuszczenia, to on może nie dawać rady, ponieważ właśnie on się dosyć mocno wchłania do matu. Przypuszczam, że przy cerze suchej tym bardziej. No a jeśli chodzi o krem pod oczy, to też ostatnio zużyłam krem z Koi, który mogliście zobaczyć w mojej rutynie pielęgnacyjnej. Tutaj Wam podlinkuję. Wtedy robiłam sobie taką rutynkę dosyć oczyszczającą, dosyć bogaty zabieg pielęgnacyjny. No i w związku z tym, że tamten krem mi się skończył, muszę w ogóle znaleźć ten słoiczek, ponieważ ja go zużyłam i on gdzieś leży. A do denka by mi się na pewno przydał. No to wygrzebałam z moich zasobów coś takiego i to jest marka Feel Free. Wydaje mi się, że ona gdzieś się ostatnio pojawiła w jakichś sklepach. Nie wiem, czy nie jakimś Hebe przypadkiem, ponieważ oni tam mają dosyć dużo kosmetyków naturalnych, a właśnie to jest krem z gatunku takich kosmetyków. To jest krem na kontur oczu, czyli ma tutaj nam dbać jednak o te okolice, tak wiecie, już troszkę przeciwzmarszczkowo. On jest antyoksydacyjny, zawiera kwas hialuronowy, kofeinę oraz ekstrakty z jabłka i z cytryny. I jest bardzo przyjemnym kremem, chociaż powiedziałabym, że to jest taka konsystencja na pograniczu żelu i kremu. I tutaj Wam ją zaprezentuję. Jest to krem lekki, tak jak powiedziałabym, że może nawet serum, takie coś skoncentrowane pod oczy, ale dosyć lekkie. Szybko się wchłania, fajnie nawilża, przygotowuje skórę na przykład właśnie pod makijaż. Oczywiście nadaje się też na noc, ale to nie jest jakiś taki super ultra nawilżający krem. Powiedziałabym, że właśnie to jest też z gatunku lżejszych i takich mniej natłuszczających, a lepiej wchłaniających się. Chociaż ja jestem, wiecie, zdania, że tak naprawdę cokolwiek zastosowane pod oczy, właśnie taki krem pod oczy, jakikolwiek, na pewno da lepsze rezultaty stosowany niż niestosowany, więc jak najbardziej do tego zachęcam. Uważam, że jeżeli się zacznie używać regularnie kremów pod oczy, to zmiana na pewno zostanie zauważona, więc ja polecam ogólnie stosowanie kremów pod oczy. Natomiast ten jest w porządku. Nie wiem, ile on kosztuje. Przypuszczam, że wcale nie mało. Coś mi się kojarzy, cena chyba 70 zł. Nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy. Tutaj dodam adnotację, jak sprawdzę. Natomiast za taką cenę chyba jest taki, powiedziałabym, że może nie aż tak dobry, ale jest w porządku i ma dosyć higieniczne opakowanie. Ja takie opakowania lubię, czyli po prostu sobie delikatnie wyciskam, niewielką ilość pod oczy wklepuję i jest, więc to u mnie wylądowało jakiś czas temu. No i teraz pora na kwasy, ponieważ mamy jesień, co prawda za bardzo tego w tym momencie nie widać, bo mamy bardzo fajną, ładną pogodę, dzisiaj jest słonecznie, natomiast już jednak powiało chłodem i jest bardziej jesiennie, jest pochmurno,
czuć, że zmienia się ta pora roku. I dla mnie to oznacza kwasy, a te kwasy z The Ordinary ja po prostu uwielbiam. To są te popularne, jak widać, czerwone, czyli AHA 30% i BHA 2% Peeling Solution. To jest 10-minutowy peeling chemiczny i on jest po prostu świetny. Przynajmniej ja na mojej cerze zauważam same pozytywne rezultaty i już po 2-3 użyciach widzę, że moja skóra zaczyna być lepsza. Ale to nie jest peeling dla każdego. Nie polecałabym go osobom, które nigdy nie używały żadnych kwasów. Jeżeli jesteście już po tonikach jakichś, albo byłyście na zabiegach u kosmetyczki, to już bardziej. Natomiast on u mnie robi różnicę i on u mnie świetnie działa na zaskórniki, czyli wygładza skórę, skóra jest mniej zanieczyszczona. Zaskórniki są coraz bardziej wyeliminowane, może nie do zera, ale jednak zauważam poprawę jakości skóry i bardzo go lubię. Według mnie on nie szczypie. Oczywiście trochę mrowi, jak zawsze, trzeba być przyzwyczajonym do kwasów, żeby jednak stwierdzić, że on w ogóle nic jakby nie mrowi. Według mnie mrowi, ale podobno ten czerwony kolor, który on ma łagodzić podrażnienia, jeżeli jakiekolwiek występują. I przez to, że on ma właśnie takie zabarwienie, też fajnie widać, gdzie się go nałożyło, gdzie się go nie nałożyło. Jest prosty w obsłudze, bo wystarczy go nałożyć na 10 minut, chociaż przy pierwszych aplikacjach raczej polecałabym używanie krócej. 3 minuty, 5 minut, 7, może dla osób, które nigdy nie używały. No i też, tak jak mówię, no nie polecam tego każdemu, bo jeżeli boicie się kwasów, to jak najbardziej idźcie sobie do profesjonalisty, albo ich nie używajcie, jeżeli nie chcecie. Ale jeżeli już jesteście troszkę bardziej zaprawieni, albo skończyliście jakąś kosmetykę, to myślę, że to nie będzie dla Was problem, żeby coś takiego sobie zaaplikować. Według mnie świetny produkt w bardzo dobrej cenie, bo to kosztuje ile? Około 30 zł. Tak, dla mnie to jest rewelacyjna cena jak za taką jakość kosmetyku, który rzeczywiście daje poprawę. Aha, ja używam tego peelingu tak raz w tygodniu przy mojej cerze naczynkowej. Naprawdę nie robi nic złego. No i jeszcze postanowiłam, że opowiem Wam 3 słowa o innych produktach do twarzy. Takich z Lidla, czyli takich maseczkach aloesowych z Lidla. I chciałam Wam właśnie o nich powiedzieć, dlatego że uważam, że one bardzo fajnie wzbogacają pielęgnację. Ja co prawda nie jestem wielką fanką maseczek w płachcie, ale te są jak najbardziej okej. I one teraz kosztują w Lidlu 1,49 zł sztuka, więc myślę, że warto się zaopatrzyć. I jak dla mnie takie maseczki są bardzo fajne, żeby zrobić sobie bardzo taki fajny, intensywnie nawilżający zabieg na twarz, ponieważ kiedy przygotujemy skórę jakimś peelingiem, jakąś maseczką oczyszczającą, użyjemy właśnie takiej maseczki w płachcie, a to wszystko zamkniemy kremem, to naprawdę fajnie nam się sprawdzi i skóra będzie intensywnie nawilżona, ale ja polecam oczywiście stosowanie takich maseczek jako takiej esencji, traktowanie ich jako takiej esencji pod krem, dlatego że dzięki zastosowaniu kremu albo jakiegoś olejku na wierzch zamkniemy to nawilżenie, a właśnie takie maseczki są zazwyczaj mocno humektantowe, więc one są typowo nawilżające i jeżeli my ich nie zamkniemy kremem, to one mogą nam trochę jednak wysuszyć skórę i nie będziemy widzieć pozytywnego działania. No i jeszcze 3 słowa pozytywne, bardzo fajny skład, niska cena, więc myślę, że jeżeli jeszcze nie używaliście tych maseczek, to warto się do Lidla po nie wybrać. A teraz przejdźmy szybko do pielęgnacji włosów, ponieważ mam 3 nowe produkty z Yves Rocher. O, właśnie wyglądają tak. W ostatnim czasie otrzymałam od Was naprawdę mnóstwo komplementów na temat koloru moich włosów i tego, jak one wyglądają, więc bardzo Wam dziękuję. Jeśli chodzi o kolor, to jest Schwarzkopf Pure Color Golden Sky, czyli to jest taki dosyć złocisty blond, ale powiedziałabym, że lekko rudawy, jeżeli słońce mocno świeci i że takie słońce z zachodu słońca, to jestem totalnie ruda. Natomiast ja lubię taki kolor i bardzo dobrze się w tym czuję. A teraz właśnie Wam powiem, czego ja ostatnio właśnie używam do włosów. I używam takiej serii z Yves Rocher. Jak możecie zobaczyć, dosyć mocno już jest zużyta. Szamponu to zużyłam dobrze ponad połowę. Tej płuchanki również. I z około połowę peelingu do skóry głowy. I to jest cała taka seria anti-pollution, czyli detoksykująca. Czyli teraz wszystko, jak wszystko w modzie ostatnio. I ogólnie z tego co wiem, Yves Rocher zmieniło trochę opakowania. Możecie zobaczyć, że one są takie trochę nowsze. I ta nowa odsłona jest jeszcze bardziej biodegradowalna. Wiem, że oni mieli już te opakowania takie dosyć mocno eko, a jeszcze są podobno lepsze, więc jak najbardziej okej. Okay. Fajnie, że się zmieniają dla planety. I z tego co wiem, właśnie te nowe kosmetyki Yves Rocher do włosów zostały jeszcze wzbogacone wszystkie
ekstraktem z agawy, więc dodatkowy czynnik pielęgnujący. A teraz szybko Wam opowiem, czego ja używałam i co sądzę o tych kosmetykach. I może kilka słów na temat szamponu. Szampon jest detoksykujący, micelarny, z wyciągiem z moringi. I to jest szampon, jak widzicie, o zabarwieniu przezroczystym. Zużyłam go do tej pory tyle. I ja używam tej serii mniej więcej od około 2 miesięcy. I to jest właściwie jedyny szampon, po jaki przez ten czas sięgałam. Gdzieś tam w międzyczasie może były 2-3 epizody, że sięgnęłam po inny szampon, ale jednak głównie jego maltretowałam, a u mnie się to rzadko zdarza. Jest to szampon bardzo fajny. Ja dzisiaj mam umyte nim włosy, tylko że bez zastosowania żadnej odżywki, bez czegokolwiek, nawet tej płukanki octowej, o której zaraz Wam powiem, nie używałam, więc włosy wyglądają, wydaje mi się, że w porządku, są świeże, lekko odbite od nasady, puszyste, nieposklejane, niepostrąkowane, więc on naprawdę się bardzo fajnie sprawdza. Nie zauważyłam, żeby jakoś przedłużał bardzo świeżość włosów, ale też absolutnie jej nie zaburza i też włosy nie przedłużają się szybciej. On jest na ALS-ie i skład jest bardzo prosty, taki typowo oczyszczający, więc ja uważam, że taki szampon to jest po prostu dobra rzecz, ponieważ on skupi się głównie na oczyszczaniu skóry głowy. Przez to, że ma właśnie sacharydy, ma ten wyciąg z moringi i glicerynę, to rzeczywiście delikatnie będzie dbał o poziom nawilżenia włosów, no ale to chyba o to chodzi, tak, żeby umyć, a nie przesuszyć, więc on się do tego sprawdza, jest jak najbardziej w porządku. Jeszcze fajnie pachnie w ogóle ta seria roślinnie, tak typowo roślinnie, czystością. No i płukanka. Płukanka to jest mistrzu, jeżeli chodzi o robienie nabłyszczenia na włosach, więc jeżeli macie włosy matowe, jakieś takie suche, zniszczone, farbowane zazwyczaj dobrze odbijają, chyba że są takie popalone, no to wtedy trzeba ich je trochę wspomóc, no to rzeczywiście to super działa i Yves Rocher tutaj pomyślało, ponieważ jest fajne opakowanie. Tym razem tutaj mamy taki dziubek i w nim są takie dziurki. Chyba 6 dziurek i dzięki temu mamy taki strumień trochę jak w prysznicu, dzięki czemu pokrywamy włosy na większej powierzchni i mniejszą ilością tak naprawdę, nie marnujemy tak produktu. Co prawda te płukanki też nie są jakieś super wydajne, bo ja ostatnio sobie szczędziłam, ale też mam, wiecie, długie włosy już coraz bardziej do pasa, po podcięciu jednak rosną. I bardzo spoko produkt. Jeżeli lubicie tę płukankę malinową, a na przykład jest dla Was zbyt słodka, bo ten zapach malinowy jest taki rzeczywiście bardzo słodki, owocowy, no to to jest bardziej przystępny zapach, bo taki, powiedziałabym, że uniwersalny, roślinny i oczywiście on się ulatnia. Tutaj absolutnie nie czuć octu, tylko czuć no takie, wiecie, świeżość czystych włosów. Spoko rzecz. I ostatni produkt z tej serii to jest peeling do skóry głowy, który jest na soli i jest też na drobinkach soli, czyli jest to peeling mechaniczny, który sobie wcieramy w skórę głowy, a następnie spłukujemy. I on ma na trzecim miejscu SLS, więc ja przypuszczam, że on u osób, które mają skórę może bardziej normalną, mniej tłustą, mniej łojotokową, może nawet da radę solo i nie będzie trzeba po nim myć włosów, chociaż oczywiście producent tutaj poleca to, tak, żeby umyć, zastosować peeling, zrobić sobie masaż, a następnie jeszcze umyć szamponem. Ale to już, wiecie, kwestia indywidualna, jak się co u Was sprawdzi. Ja uważam, że ten peeling jest całkiem ok, chociaż powiem Wam, że no nie powalił mnie, ponieważ jest to peeling mechaniczny. Ja mam włosy gęste, włosy długie, więc żeby paluchami dojechać do skóry głowy tymi drobinkami i wykonać masaż, no to jest zadanie właściwie niemożliwe. Ja wolę peelingi do skóry głowy, które działają na zasadzie kwasów albo enzymów i same, jakby wiecie, rozprowadzone na skórze, rozpuszczają martwy naskórek i odblokowują tutaj pory, mieszki włosowe, a tutaj musimy sobie podziałać tym sami i no nie zawsze dotrzemy wszędzie, no to chyba jest oczywiste. Natomiast zauważyłam, że włosy po nim są trochę bardziej jakby sztywne przy nasadzie, co dla mnie jest dobre, bo ja lubię sobie włosy, tak wiecie, trochę push-upować, chociaż dzisiaj w ogóle nie używałam żadnej stylizacji, niczego. Nie mam żadnego suchego szamponu, żadnego lakieru ani nic, a wydaje mi się, że włosy wyglądają całkiem ok, a są bez tego. A właśnie tak jak mówię, trochę usztywnia, trochę odbija od nasady, no i na pewno jeszcze dodatkowo oczyszcza skórę głowy, więc jeżeli ktoś szuka peelingu do skóry głowy, to myślę, że można spróbować, chociaż ja bardziej obstawiam, że to jest taki trochę produkt dla facetów, bo ja bym to na przykład swojemu Wojtkowi podłożyła i powiedziała, no to jest taki szampon z drobinkami, używaj, więc właśnie w ten sposób bym to potraktowała. No i ostatnia rzecz, czyli właśnie ten bonus w postaci perfum, to są perfumy, które mi się super kojarzą z jesienią, ponieważ są to perfumy Avon Attraction. One były przez kogo? Chyba przez Justynę Syczkowską, dobrze mówię? Promowane. I to jest zapach, który też już mam chyba od 2 lat u siebie i w końcu zaczęłam go używać, bo jako tak, wiecie, kolejna jesień mijała i ja mówię otworzę, a w końcu się zabrałam za to. I to jest zapach, który właśnie
jest taki otulający już na takie chłodniejsze dni. W upały oczywiście nie, bo to jest zbyt słodki, zbyt ulepkowy zapach, ale przy okazji tego, że jest słodki i ulepkowy, jest dosyć głęboki, jest taki zmysłowy, kobiecy i to jest według mnie takie połączenie wanilii z karmelem, czyli coś takiego no słodziutkiego, a przy tym jest jakaś tam elegancja i bardzo mi się podoba ta kompozycja. Uważam, że jest jedną z najbardziej udanych Avonu, a w dodatku trwałość po prostu mnie powala, jest fantastyczna. Jest jedną z lepszych trwałości perfum, jakie na sobie mogę zastosować, ponieważ na mnie perfumy dosyć szybko ulatują i ja po chwili już ich nie czuję. Znaczy, wiecie, po prostu wiem, że się wypsikałam i zazwyczaj tych psiknięć wykonuję kilka i tam po 2 godzinach już wiem, że właściwie nic ode mnie nie czuć. A tutaj ten zapach rzeczywiście jest intensywny i ja go po godzinach czuję. Cały czas gdzieś tam on, jak to się nazywa? To nie jest ekspozycja, jak to się nazywa. Wiecie, jak to się nazywa? Nie będę teraz szukać słowa w słowniku. Projekcja, o, projekcja, znalazłam. Tak, więc on tak dosyć mocno odbija. I ja to lubię, szczególnie kiedy jest chłodno. Bo jak jest ciepło, to ja bardzo nie lubię, kiedy ludzie dookoła pachną zbyt mocno, bo to jest obrzydliwe. Natomiast jak już jest chłodniej, to sobie bardziej pozwalam. Oczywiście nie oblewam się cała, tylko wykonuję kilka psiknięć. No i to się u mnie sprawdza naprawdę znakomicie, więc jeżeli nie miałyście tego zapachu, a możecie go powąchać, to polecam. No dobra, i to by było na tyle, czyli taki filmik z moją pielęgnacją raz na jakiś czas. Pewnie kolejny będzie za kilka miesięcy, przypuszczam, że w zimie, może w środku zimy, może pod koniec, może bardziej na początku wiosny. Tak obstawiam, dlatego że u mnie pielęgnacja zmienia się bardzo powoli i w sumie ja jestem z tego zadowolona. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczyliście coś nowego, coś ciekawego. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa.